Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Dzień dobry, jesteśmy w Radio Pryzmat. Nazywam się Gajda Antonina, a ze mną w studiu są... Cześć Gajda. Stanisław Gajda. Mama Ula. I tata Sylwester. Naszym zadaniem jest opowiedzenie o tym, co jest, znajduje się na tym obrazku. Zacznie może Wojtuś. Opisze nam, co jest na obrazku. Co głównego jest na obrazku. Dwa bociany. Oraz... A te bociany są na wielkiej łące. Tuż przy lesie. Antonia, dodasz jeszcze coś? Co widać na tym obrazku? Po prawej stronie widzimy zboże oraz... Na łące przekwitły już mlecze. Ja bym nawet dodał, że możliwe, że z tyłu jest jakiś staw, bo takie są wysokie trzcinowiska, tło jest troszkę rozmazane, ostrość jest skupiona na bocianach, ale z tyłu takie wysokie trzciny, możliwe, że tam jest jakiś rów albo staw. Za drzewami widzimy również dom z czerwonym dachem oraz białymi ścianami. Wojtuś, coś jeszcze widzisz? Coś chciałeś dodać? Widzimy pod długi klawy. Pewnie pod tymi klawami jest jakaś rzeczka. Może być jakaś rzeczka. Dobra, mieliśmy jeszcze zastanowić, co tam właśnie jest z tyłu. Gdzieś z boku, głębiej. To my tu widzimy bardzo, bardzo dużo kwiatów. A po lewej stronie, jak myślisz, na co patrzą bociany? Na staw. Staw. Staw po lewej stronie jest? Tak. Okej. A ty, Wojtek, co widzisz po prawej stronie, jak myślisz, co tu się znajduje? Może jakieś pole i traktor? Ja myślę, że tam są zboża. Zboża? Zboże. Traktory. Zboże, a ty, Tonia? Ja dodam, że bociany mogą przyleciały na tą łąkę, aby upolować na przykład za skrońca albo jakąś żabę. A żeby były za skrońce i żaby, to jak myślicie, co jest wokół tych bocianów? Wokół bocianów powinna być jakaś woda, staw, bagno. No, po lewej stronie jest rzeka, znaczy staw. A co na tym stawie może się znaleźć jeszcze? Na tym stawie widzimy, jak podejdziemy bliżej, że pływają tam rybki. I ważki latają. Widzimy też ścieżkę rowerową. Ścieżka rowerowa, która poprowadzona jest po takiej drewnianej kładce. Tak. Żeby wszyscy wędrowcy mogli sobie zobaczyć piękno natury, co? Tak, tak. Dokładnie. Według mnie jest to bardzo fajnie zbudowane, gdyż nie zniszczyliśmy sztucznymi wytworami pięknej przyrody i przy okazji możemy podziwiać piękną przyrodę i bardzo fajnie, że coś takiego powstało. Ja myślę jeszcze, że na tym stawie pływają kaczki, krzyżówki i kwitną żółte i białe kwiaty. Pamiętacie, jak one się nazywają? Może tata podpowie. Tata nie pamięta. Grążale pewnie jakieś. Pamiętacie? A ja jeszcze widzę nad tym stawem jakiś wędkarz. Myślę, że sąsiad, pan Mateusz, tam może siedzieć. Myślę, że tak. I konkuruje z nim ptak, który lata nad stawem i poluje na rybki. Jak ten ptak może? Rybołów albo błotniak stawowy, nie? Możliwe. Mhm. A z tego zboża, Wojtek, co tu jest skoszone obok, to co powstanie? Siano. Nie, pyszny chlebek. Pyszny chlebek. Elegancko. Który Staszek będzie jadł z Nutellą.
Pyszne. Możliwe. Pyszne, pyszne. Ja myślę, że tam z tyłu za tymi drzewami jeszcze w oddali jest ten worek z czerwonym dachem i z pięknym ogrodem i tarasem, na którym siedziałabym i piłabym kawkę, słuchając kumkania żab. Łąka pachnie pięknie taką wczesną wiosną. Nie, późnym latem. Późnym latem. Wczesnym latem. Kiedy czekoladą. Siano się już teraz kosi. To późną wiosną. Pięknie pachnie kwiatami. Mój nos nie wie co powąchać. Za dużo tu zapałów. Wszystko się miesza. Tak, dokładnie. Ja czuję zapach ryb w powietrzu nad Pilstawem. A ty, Wojtuś? Troszkę. Trawy. Trawy? Trawy nad czole mam uczulenie. Za chwilę nam tu zacznie kichać i kasłać. Będziemy musieli wracać do domu. Audycję przygotowali Gajda Antonina, Wojciech Gajda, Stanisław Gajda, mama Ula i tata Sylwester.